Witajcie, w tym filmie chciałem Wam pokazać na przykładzie Samsunga Galaxy S4 menu tego telefonu, jak ono wygląda. Tu jest Android 4.2.2 na chwilę obecną zainstalowany. Pokażę Wam menu. Niektórym może być ten filmik przydatny, chcą zobaczyć, porównać, jak wygląda na przykład 4.2.2 menu, a jak wygląda na przykład, nie wiem, 4.3 Android. Dobra, może zacznijmy od uruchomienia telefonu, od blokowania go. Ekran startowy. Przejdźmy może belka w dół. Co my tu mamy? Wyświetlacz. Tu mamy wszystkie dostępne funkcje. NFC, AirView i tym podobne. Tryb samolotowy, offline na końcu. Dobrze. U góry mamy opcję przejścia do ustawień. Tu możemy sobie kliknąć, żeby zobaczyć wszystkie aplikacje za jednym zamachem, znaczy funkcjonalności. Istnieje też opcja wstecz, żeby dwoma palcami przeciągnąć, wtedy od razu wyświetlają nam się wszystkie funkcje. OK. Przejdźmy może do menu. Co my tu mamy? Aplikacje. Aplikacje, jakie są zainstalowane akurat w tym momencie. Każdy ma oczywiście różne widgety. Różne możliwe widgety, jakie są tu zainstalowane. Jak widać, jest ich dość sporo. Można je wykorzystać na ekranach, czyli na pulpitach. OK, tu możemy sobie pobrać inne widgety. Tutaj na strzałce pobrane aplikacje. OK, wstecz. Co jeszcze możemy zrobić? Przejdźmy może teraz do menu głównego, czyli pociągnijmy pasek sobie w dół. Powiadomień. Przejdźmy do ustawień. OK, to są ustawienia. W połączeniach mamy tak. Moje urządzenia. Konta. Tutaj mamy backup i zerowanie, czyli ustawienia fabryczne, można przywrócić sobie więcej, lokalizację, bezpieczeństwo. Na samym dole mamy opcję informacje o urządzeniu, czy możemy sobie podejrzeć, jaką mamy wersję systemu 4.2.2 Android Jelly Bean.